mogę przedstawić temat współczesnych metod nadzorowania biopsji gruszołu krokowego z intencją rozpoznania raka sercza. Słowem wstępu dla Państwa, którzy na co dzień nie zajmują się urologią, chciałam przybliżyć pojęcia raka sercza klinicznie istotnego i klinicznie nieistotnego. Otóż rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma postaciami opiera się na różnych definicjach uwzględniających kontrolę ultrasonografii przezodbytniczej. Pobieramy 12 wycinków ze strefy obwodowej w sposób systematyczny, czyli niecelowany do miejsc podejrzanych o raka, ponieważ w znakomitej większości przypadków ultrasonografii przezodbytniczej ich nie widać, co oznacza w zasadzie losowe pobieranie wycinków. Z tego losowego pobierania wycinków wynikają ograniczenia systematycznej biopsji pod kontrolą USG, to jest niewykrywanie raka istotnego klinicznie, niewłaściwa stratyfikacja ryzyka oraz wykrywanie małych, niskiego ryzyka klinicznie nieistotnych ognisk raka. Od wielu lat nie ustają poszukiwania modyfikacji biopsji takiej, która pozwoliłaby na wykrywanie większej ilości raków istotnych klinicznie, ale przy równoczesnej redukcji wykrycia raków nieistotnych klinicznie i przy zmniejszeniu obciążenia komisjami, bo każda biopsja to jest ryzyko powikłań poszki. I pan profesor Patryk Walsh, pionier diagnostyki i leczenia raka stercza, w 2008 roku wygłosił Whitmore Lecture podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Whitmore Lecture to jest wykład ku pamięci w hołdzie doktora Willett Whitmora. To był doktor w Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. I pan doktor miał wielki wkład w wyodrębnienie jako podspecjalizacji i w rozwój urologii onkologicznej. I zmarł na raka stercza, którego w leczeniu poświęcił dużą część swojego życia. Pan profesor Patrick Walsh podczas tego wykładu powiedział: jeśli chcą Państwo dokonać znaczącego wkładu w medycynę w tej dekadzie, a może nawet w tym wieku, proszę odnieść się do problemu obrazowania raka w gruszole krokowym. Jeden z pierwszych obrazów w rezonansie prostaty był już wykonany w 1983 roku, ale na początku rezonans dostosowany jedynie w przypadku już rozpoznanego raka do oceny stopnia zaawansowania. I w ostatnich w zasadzie latach nastąpił gwałtowny rozwój, który doprowadził do sytuacji, do czasów obecnych, kiedy mamy możliwość w rezonansie ocenić dokładnie anatomię gruczołu krokowego, a przede wszystkim multiparametryczny rezonans magnetyczny pozwala na obrazowanie raka stercza, to jest jego identyfikację, lokalizację, ale również i ocenę ryzyka. Postępuje standaryzacja rezonansu magnetycznego prostaty. Tu warto przywołać system PAIRAS, wzorowany na podobnym systemie dla mammografii w przypadku raka piersi. I system ten pozwala radiologom przypisać poszczególnym zmianom w rezonansie ryzyko, że dana zmiana jest rakiem istotnym klinicznym, ponieważ rezonans właśnie preferencyjnie wykrywa te raki istotnie kliniczne, czyli te, na których wykryciu najbardziej nam zależy. Intencją zmniejszenia błędu losowego z ograniczeń biopsji standardowej i to jest powód, dla którego nadzorowanie biopsji rezonansem cieszy się takim zainteresowaniem. Liczne badania wykazały, że biopsja celowana rezonansem pozwala na większe wykrycie raków istotnych klinicznych, redukcję wykrywania raków niskiego ryzyka w porównaniu do biopsji pod kontrolą TRUS i ta korzyść jest zwłaszcza wyrażona w przypadku biopsji powtórnej. I na podstawie wielu badań wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego już od 3 lat zalecają wykonanie rezonansu prostaty i biopsji nadzorowanej rezonansem w przypadku biopsji powtórnej. Co więcej, coraz więcej badań wskazuje na korzyść wykonania rezonansu przed pierwszą biopsją, już przy podejrzeniu raka stercza. Wytyczne wprawdzie jeszcze tego nie zalecają, ale już wiele ośrodków, czy nawet krajów, w Norwegii tak już jest, że każdy chory z podejrzeniem raka stercza z podwyższonym stężeniem PSA ma rezonans magnetyczny i można się spodziewać, że po uzyskaniu
wyników aktualnie prowadzonych badań, jeśli one okażą się korzystne, to również i wytyczne zaczną zalecać rezonans już przed pierwszą biopsją. Opracowano 3 strategie biopsji celowanej rezonansem. Pierwsza metoda to jest biopsja wykonywana bezpośrednio w skanerze rezonansu, ale ona w Polsce nie jest dostępna, także o niej już nie będę szczerze mówić. A kolejna metoda to jest biopsja celowana rezonansem, ale bezpośrednio kierowana USG. To jest tak zwana fuzja rezonansu i USG. Wyróżniamy 2 typy fuzji. Pierwszy typ to jest fuzja tak zwana wzrokowa lub poznawcza, natomiast drugi typ to jest fuzja z pomocą oprogramowania komputerowego. Mówiąc ogólnie, fuzja rezonansu i USG pozwala wykorzystać dane z rezonansu przy celowaniu igłą biopsyjną pod kontrolą USG, co pozwala połączyć wyższą czułość rezonansu magnetycznego z wykrywaniem znaków podejrzanych z praktycznością dobrze znanego każdemu urologowi TUS. W przypadku fuzji wzrokowej operator USG ogląda zmiany na obrazach rezonansu, wyobraża sobie ich położenie wsterczu i próbuje je zidentyfikować i w nich wycelować pod kontrolą ultrasonografii przewodniczej w czasie rzeczywistym, nie korzysta z pomocy oprogramowania. Zaletą tej metody jest to, że jest ona szybka i nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu. Natomiast wady są takie, że człowiek może popełnić błąd przy takiej umysłowej fuzji oraz nie ma możliwości śledzenia miejsc, które wycelujemy. Z kolei w przypadku fuzji z użyciem oprogramowania zmiana podejrzana, czyli tak zwany cel, jest identyfikowany i przechowywany na obrazach rezonansu, rejestrowany i dopasowywany do obrazu USG przy użyciu komputerowego oprogramowania. Opracowano różne urządzenia, ale działają mniej więcej wszystkie na podobnej zasadzie, gdzie krok pierwszy to jest fuzja obrazów, a krok drugi to jest celowanie zmiany. I dla przykładu tutaj to jest sprzęt firmy DK Biojet. Pierwszy krok obejmuje oglądanie zdjęć rezonansu i oznaczenie konturu prostaty oraz zmian podejrzanych na zdjęciach z rezonansu. Dlatego widać, jak ważne jest, żeby radiolog dobrze znał się na rezonansie i żeby dobrze opisał go, a najlepiej, żeby sam nam zaznaczył, gdzie są zmiany, ponieważ rezonans jest dosyć trudnym badaniem do interpretacji dla nieradiologów. Oczywiście, że my się też tego uczymy, niemniej tutaj ta pomoc radiologa jest bezcenna. Krok drugi to jest, znaczy to jeszcze dalej, kolejny etap to jest właściwa fuzja obrazu, to znaczy oprogramowanie, te zmiany, które zaznaczyliśmy, nakłada na obraz USG. I krok drugi to jest celowanie do zmiany, to również każde urządzenie ma trochę inną metodę. Tu również firmy Biojet, DK jest tak zwany stepper, czyli takie ramię, w którym umieszczamy głowicę do USG i za pomocą tego stepera celujemy do zmiany, a na ekranie widzimy podgląd dokładny miejsca, które wycelowaliśmy. Oczywiście biopsja celowana rezonansem nie jest wolna pewnych ograniczeń czy wyzwań. Przede wszystkim najbardziej boimy się, że rezonans magnetyczny może przeoczyć rak istotnej klinicznej i rzeczywiście pewien ostrzeżeń. Dziękuję bardzo. Z którego został wyjęty cewnik moczowy, delikatnie wysuwamy jeszcze tę cewkę z czołu takowego, starając się jak najdalej odciąć. Ten mamy właśnie odcięcia pęcherza od czołu takowego. Zawsze staram się robić maksymalnie jak to możliwe, żeby ta szyja pęcherza moczowego była jak najwęższa i w miarę komfortowo i w bezpiecznych warunkach operować od ujść moczowodów, bo to jest rzecz, której tak naprawdę na tym etapie najbardziej się boimy, żeby nie doszło do uszkodzenia ujść moczowodów, bo tak naprawdę wtedy operacja robi się zdecydowanie większa, no i jest to powikłanie, z którym no, nie chcielibyśmy się zmierzyć. Kolejny etap to jest oczywiście przecięcie nasieniowodów. Bardzo dużą rolę i istotne jakby wsparcie stanowi tutaj dla nas asysta, która musi odsłaniać te tkanki, musi pokazywać nam te struktury, które nas interesują. Staram się tutaj jak najmniej koagulować, co akurat na tym filmie jest zaprzeczeniem. Natomiast chodzi o to, żeby nie traumatyzować tych otaczających tkanek poprzez używanie
prądu diatermicznego, żeby właśnie nie uszkodzić potencjalnie tych nerwów, które są odpowiedzialne za wynik, sam wynik czynnościowy. I taką dokładnie analogiczną sytuację wykonujemy po jednej i po drugiej stronie, który jest akurat w tym momencie odcięty nasieniowód. I kolejny etap, kiedy mamy preparowanie tęcherzyków nasiennych, czyli jakby kierujemy się bezpośrednio pod gruzą krokowy. To, co jakby zawsze stara się nasz pan profesor Kłosnaw nadmienić, jest to o tyle różnica względem innych zabiegów chirurgicznych, czy ginekologicznych, czy właśnie stricte chirurgii ogólnej, że większość zabiegów urologicznych polega na tym, że my musimy dochodzić do tych narządów. My musimy je bardzo delikatnie odsłaniać, musimy to bardzo delikatnie preparować. Nie mamy ich na wierzchu, tak możemy to śmiało usunąć. Wszystko się odbywa właśnie po skrupulatnym preparowaniu, czasem to są milimetry, więc odsłonięcie niejednokrotnie nastręcza wielu trudności. Natomiast no, tutaj współgranie trzech osób stojących przy zabiegu, czyli właśnie kamerzysty, czyli asysty i operatora, no, daje szansę na całkowite. Taka sama sytuacja jest po drugiej stronie, to są właśnie te tęcherzyki nasienne, które uwalniamy niejako pod tęcherzem i kierują się w kierunku gruczą krokową. Kolejny etap, tak naprawdę to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o tą krzywą uczenia, to jest uwalnianie gruczą krokowego do tego, żeby nie doszło do uszkodzenia odbytnicy. Ze względu na to, że gruczą krokowy bezpośrednio nam przylega, są tam warstwy, które my staramy się bezpiecznie preparować, natomiast zawsze to ryzyko istnieje i staramy się to robić maksymalnie bezpiecznie, jak to tylko możliwe. Zakładamy tutaj gipsy, które Państwo macie okazję zobaczyć, to jakby są z intencją tego, żeby zaoszczędzić te nerwy i naczynia, które właśnie są odpowiedzialne za to, żeby funkcje czynnościowe, czyli trzymanie moczu, jeżeli jest konieczne, również funkcje seksualne, żeby były możliwe do zachowania. Ten etap jest taki dosyć żmudny, staramy się iść po powierzchni gruczołokrokowego, preparując w kierunku cewki moczowej, no i w miarę możliwości właśnie staramy się zaoszczędzić tęczki naczyniowo-nerwowe i też jakby ciągle pamiętając o tym, że zachowanie czy przebieg całej operacji musi być z punktu widzenia onkologicznego jak najbardziej radykalne. Odkrywaniu na nowo tych wszystkich anatomicznych aspektów, do których doszedł Patrick Walsh, czyli tak naprawdę splot naczyniowy, który znajduje się powyżej skręcza pod spojeniem łonowym i to on daje niejednokrotnie bardzo masywne krwawienia. Zaopatrzenie tego splotu, no, w zależności od tego tak naprawdę jak pacjent nam na to pozwala, jaki jest układ anatomiczny, możemy to zrobić przed odcięciem gruczołu krokowego, ewentualnie można jakby kolokwialnie mówiąc iść na ostro i dopiero zaopatrzyć ten splot po uwolnieniu gruczołu i odcięciu gruczołu krokowego. Pamiętajmy, że jest to zabieg laparoskopowy w powiększeniu, więc czasem niewielka ilość krwi, niewielkie krwawienie wydaje nam się, że jest to duże utrata krwi. Jednak to jest, tak jak mówię, bywa to złudne. Natomiast no, ja tę opcję zaopatrzenia tego spodu, tak jak jest tutaj jeszcze przed odcięciem gruczołu krokowego, decyduję się wykonać, jeżeli oczywiście te warunki na to pozwalają. Tu już mamy widoczne zdjęcia w momencie, jeżeli dochodzimy do cewki moczowej. To metalowe urządzenie, które wystaje z cewki moczowej na dolnym slajdzie, to jest taki specjalny cewnik Benika, który służy nam jako prowadnica do odtworzenia zespolenia tężowo-cewkowego lub opcjonalnie cewkowo-cewkowego. Dodatkowo jest dla mnie pewnym gwarantem bezpieczeństwa w momencie zaopatrzenia splotu, tak żeby nie uszkodzić cewki moczowej również. Tutaj mamy słabo akurat to widać, bo jest duża ilość płynu w miejscu po usuniętym gruczole krokowym. Natomiast jest to taka technika, która służy nam do tego, żebyśmy jeszcze skontrolowali na wszelki wypadek, czy nie doszło do uszkodzenia odbytnicy. Pacjent przed operacją ma założoną taką specjalną rurkę odbytniczą do podania pod dużym ciśnieniem gazu, żeby sprawdzić, czy nie doszło do perforacji odbytnicy. I tak jakby ostatni etap samej operacji, mówię tutaj o odtwarzających ciągłość dróg moczowych, czyli zespolenie tęcherzowo-cewkowe. Z punktu widzenia krzywej uczenia większość kolegów uważa, że jest to ten najtrudniejszy etap, czyli szycie. Natomiast z czasem okazuje się, że tak naprawdę po osiągnięciu pewnych umiejętności wcale to nie jest najtrudniejszy etap.
tych sposobów odtworzenia jest kilka, bo w zależności od rodzaju szkół. Tu Państwo macie okazję zobaczyć taki specjalny szef, który ma nieregularne brzegi, ma taką jodełkę na swojej powierzchni, co jakby stabilizuje i mocuje, no, zapobiega cofaniu się nici po jej założeniu. I taka specjalna pętelka, która też jakby tworzy nam stabilizację i wiąże nam koniec nici. To jest dosyć długi filmik, który pokazuje właśnie, jak wygląda to zespolenie. Ja osobiście zakładam ten cewnik, który służy nam jako szynowanie do tworzenia dróg moczowych na wczesnym etapie. Część kolegów zakłada go później. Wynika to po prostu z tego, że kontrola jego założenia jest dla mnie po prostu przyjaźniejsza. Wiem, że na pewno go założyłem do pęcherza. No i kwestia jest tylko potem sprawdzenia szczelności, wypełnienia pęcherza moczowego roztworem soli fizjologicznej. Jeżeli jest jakaś nieszczelność, dokładamy jeszcze szew. Natomiast tutaj Państwo macie okazję zobaczyć, jak wygląda właśnie szycie od strony cewki. I tutaj dalej pęcherza moczowego. Stopniowo, krok po kroku zbliżamy te brzegi do siebie. Niekiedy proces żmudny, podczas takiego zespolenia waha się na samym początku krzywej uczenia ponad godzinę. Potem jesteśmy w stanie osiągnąć czas na poziomie 10-15 minut. I to swobodnie. Wszystko tak naprawdę zależy od umiejętności w miarę zdobywanych przy każdej operacji. Właśnie nawiązanie do tego, że ten cennik zakładam na wczesnym etapie, żeby nie mieć żadnych wątpliwości, że jeżeli mamy taka niskiego ryzyka i szansa zajęcia ryzyka, czy zajęcia węzłów chłonnych jest poniżej 5%, tak naprawdę można odstąpić od wykonywania limfadenektomii, czy usunięcia węzłów chłonnych. My się opieramy na tomogramach, które jeżeli faktycznie mamy szansę, że jest ekspansja choroby poza gruczoł krokowy, to wtedy pacjentowi proponujemy większą operację, usunięcie dużej ilości węzłów chłonnych i wtedy zmienia nam się dostęp, bo jakby operujemy wtedy z dostępu przez podszew nowego, nie wytwarzamy tej sztucznej przestrzeni i usuwamy wszystkie węzły, począwszy, sięgając od nasieniowodu po moczowód, czyli wokół naczyń biodrowych, zewnętrznych, wewnętrznych i dołu zasłonowych. I tu zdjęcia preparacyjne właśnie, jak wyglądało w trakcie operacji. Jeszcze krótki filmik na temat węzłów chłonnych, bo akurat są węzły chłonne zasłonowe. Jak ostatni etap. Szukamy naczyń biodrowych i wokół tych naczyń bezpiecznej odległości od nerwu zasłonowego, żeby go nie uszkodzić. Staramy się usunąć tkankę chłonną. Krzywa uczenia, która pokazuje jasno, że wyniki onkologiczne w miarę ilości wykonanych operacji poprawiają się. Co mogę potwierdzić na własnym przykładzie, bo też analizowałem wyniki i faktycznie jest jakość tej operacji zdecydowanie większa w miarę ilości wykonanych takich procedur. Najważniejsze jest to, żeby kochać to, co się lubi. I im człowiek bardziej lubi to, co robi, tym jest tym lepszy. Więc tak naprawdę w naszym ośrodku, kiedy tych operacji wykonujemy bardzo dużo, niejednokrotnie zderzamy się z tym, że trzeba kolegów uczyć i tak naprawdę przy tej nauce sami się przy okazji uczymy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasze stowarzyszenie od 2002 roku pracuje na rzecz pacjentów. W naszym zasięgu jest bardzo dokładnie określony pacjent. Zresztą Państwo pacjenci, jak wy jesteście w rozmowie z nami, zawsze wiecie, w jaki sposób podchodzimy do każdego pacjenta, który się do nas zwraca. Pacjent jest naszym podstawowym priorytetem. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojone szkolenia edukacyjne. Przede wszystkim zależy nam bardzo na tym, żeby każdy mężczyzna, który ukończy 40 rok życia, zaliczył pierwszą wizytę u urologa. Proszę Państwa, prowadzimy bardzo szeroką edukację. Jesteśmy posiadaczami ogromnej rzeszy zarejestrowanych pacjentów. W tej chwili mamy blisko 8 tysięcy pacjentów. Oczywiście pacjenta traktujemy zawsze wspólnie z jego rodziną. Uważamy, że jest to bardzo ważny moment, żeby w
chorobie pacjenta była nie rodzina, ale nie tylko przyjaciele, czy jeszcze szerszy krąg ludzi. To bardzo pomaga. Dalsza rozmowa powoduje, że całkiem inaczej się z pacjentem rozmawia. Pacjent bardzo mało wie o swojej chorobie. Lekarz ma bardzo mało czasu. Oczywiście chciałoby się, żeby lekarz więcej czasu poświęcał pacjentowi. On naprawdę tego potrzebuje, szczególnie jeśli chodzi o urologów. Apelujemy do Państwa, żebyście więcej czasu starali się poświęcać. Zdajemy sobie sprawę, że tego czasu jest mało, bo pacjentów jest bardzo dużo, urologów nie jest tak dużo, ale to jest taka potrzeba. To holistyczne podejście do pacjenta jest bardzo ważne. Jak ja rozmawiam z pacjentami po tej rozmowie, nawet czasem pół godziny, proszę Państwa, pacjent jest całkiem innym człowiekiem. Jak opowiem o swojej chorobie, bardzo często jest tak, że nawet opowiada o wszystkich swoich problemach rodzinnych. Najczęściej, bo to już zaawansowany wiek, najczęściej są to ludzie samotnie mieszkający. Dziś jest taka sytuacja, że młodzi nie chcą mieszkać ze starówkami, prawda? Zostawiają ich. Bardzo często dzwonię do takich pacjentów raz lub dwa razy w miesiącu. Bardzo się cieszą, bo mówi, moje dzieci do mnie nie dzwonią, a pan zadzwonił. Jak to jest ważne dla tego pacjenta. Są takie sytuacje, że brak jest edukacji. Ja nie mówię o Warszawie, o Krakowie, prawda, bo wszyscy, którzy mówią, że rozmawiają z pacjentami, to mają na uwadze duże miasta. Ja mówię tak, jak jest. Panowie wiecie o tym. Nikt się nie pochylił nad pacjentem na prowincji i na wsi. Bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że pacjent dzwoni, prosi o pomoc. A co się wydarzyło? Panie prezesie, moja córka ma dziecko chore na nowotwór i przyjechała do mnie, chce mi go zostawić. Ja nie chcę, żeby się nie zaraziła chorobą nowotworową. Babcia tak mówi. Wyobraźcie sobie Państwo, to jest prowincja. Taka tam jest świadomość. Zwolni pacjent. Profesor Drewa operował radykalną prostatektomię wykonaną. Dzwoni do mnie z województwa podlaskiego. I mówi tak, panie prezesie, potrzebuję pomocy. A co się wydarzyło? No jestem po radykalnej prostatektomii, mieszkam na wsi. Wróciłem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy i wieś mi się każe wyprowadzić, żebym wsi nie zaraził chorobą nowotworową. Proszę Państwa, XXI wiek. Ale to jest prawda. Takich przypadków mamy wiele. Pytam go, ile siedlisk jest w jego wsi. 180. Proszę mi podać adres. Zapakowaliśmy 180 kompletów naszych broszur na temat raka prostaty. I poprosiłem go, żeby rozniósł do wszystkich mieszkańców. Sytuacja świata zmieniła. Zadzwonił po dwóch miesiącach, podziękował bardzo, że pana. Zmieniła się sytuacja. Ludzie przeczytali materiał i okazało się, że dowiedzieli się co nieco na ten temat, że ta choroba nie jest zakaźna. No takie są sytuacje. Inne sytuacje, proszę Państwa. No to czasem człowiek nie może zrozumieć. Dzwoni staruszek i mówi tak, proszę Pana, sam mieszkam od wielu lat. Mam niby mieć opiekę z ośrodka pomocy regionalnego. Ale oni przychodzą raz na miesiąc. Krokąd bliżej. Raz na miesiąc. Co mam zrobić? Ja myślę, że głośno mówię też bez mikrofonu. Ja nie słyszę. Ale niektórzy mają problemy już. Proszę Państwa, to mnie proszę mi podać telefon. I takich przypadków mamy dziesiątki, proszę Państwa. Ci samotni ludzie zostają sami. Chorzy z rakiem prostaty, a wiadomo, że człowiek mając 80 parę lat, to ma tych dolegliwości multą, prawda? To nie tylko rak prostaty, to jest najgorsze, powiedzmy, a te inne choroby. Jest ich bardzo dużo.
podaje mi telefon, dzwoni do ośrodka pomocy. A przecież my się opiekujemy tym pacjentem, no ale od miesiąca nikt tam nie był. No to prawda. Proszę o nazwisko osoby, z którą w ośrodku pomocy rozmawiam. Za godzinę pacjent odzwania, proszę pana, już byli. No tak to działa, proszę państwa. Nie da się tak pracować. Jeśli chodzi o raka prostaty, chciałem wrócić do tego, bo jest to bardzo ważny temat. Nasze stowarzyszenie od początku, jak tylko dowiedzieliśmy się, że istnieje taki lek jak oktanabiateronu, nie był jeszcze refundowany. Pisaliśmy ogromne petycje, spotykaliśmy się z ministerstwem, z panią minister Kopacz jeszcze, z jej zastępcami. No w końcu udało się, że ten lek, który to jest nie tylko ja, nie przypisuję sobie tej zasługi, wspólnie z Polskim Towarzystwem Urologicznym ten temat wdrożyliśmy. Zaczynaliśmy od profesora Rówki, poprzez profesora Sostockiego i tak dalej, aż do profesora Piotra Kłosty. Proszę państwa, wprowadzony został ten lek. Następny lek pokazał się enzalutami. I od 4 lat po kilka petycji rocznie piszemy i pisaliśmy do ministerstwa. Spotykaliśmy się w ministerstwie z zastępcami, z ministrem. No nie przyniosło to rezultaty, w końcu wspólnie z Polskim Towarzystwem Urologicznym na kongresie wysłaliśmy otwarty list. I ten list podziałał. Na ten list dostaliśmy odpowiedź. I Polskie Towarzystwo Urologiczne, i ja otrzymałem odpowiedź, że będzie rozważany temat enzapilamidu o refundację. Tak pan minister napisał. No i okazuje się, że ta refundacja niby jest, ale jej nie ma. Ktoś złożył sprzeciw. No takie jest prawo. Jest to no, niemoralne moim zdaniem, ale ktoś wykorzystuje prawo. Tak nie powinno być. Pacjent powinien mieć wszystko to, co jemu jest potrzebne, aby pokonać tak groźną chorobę, jak jest nowotwór prostaty. Walczymy z tym. W pierwszej połowie października jesteśmy umówieni z panem wiceministrem Czechem na spotkaniu. Spotykamy się w dużym gronie i będziemy ten temat bronić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ministerstwo pokona ten problem prawny między jedną firmą a drugą i ten lek długi będzie. On jest, naszym zdaniem, jest bardzo potrzebny. Każdy z pacjentów, który ma nowotwór, inaczej reaguje na różne leki. I te leki powinny być też różne dla różnych pacjentów. No tu jakby kłania się tak pana medycyna personalizowana. Każdy z nas inaczej reaguje na pewne sprawy, na pewne leki. I dlatego tych leków jest potrzeba więcej. Zresztą bardzo często pacjenci do nas dzwonią. Panie prezesie, Zytiga nie pomogła. Lekarz powiedział teraz tylko enzalutami. Stanowi. No ale jest nierefundowany. A to są wszystko ludzie starsi, nie dysponują środkami takimi, żeby za dowolną cenę kupować te leki. Także proszę państwa, działania idą w tym kierunku, żeby ten problem rozwiązywać. Są jeszcze inne problemy. Wprowadzimy infolinię telefonu zaufania. Proszę państwa, niby czynna jest od 8 do 20. Ja jestem w nocy tutaj, pacjenci dzwonią i to nie są pojedyncze przypadki. Panie prezesie, jestem samo ciężko chory na raka prostaty, na was przerzutami. Leżę od kilku dni w łóżku i nikt się mną nie zajmie. Nie zajmie. Co ja mam zrobić? W tej chwili położę sobie nóż obok siebie i czekam godzinę. Jeżeli w ciągu godziny nikt do mnie nie przyjdzie, to sobie poderżę życie. Nie mogłem tego zostawić.
taka sytuacja obciąża mnie później, prawda? Zadzwoniłem pod 112, odebrał policjant, telefon podałem w ciągu pół godziny. Był lekarz, policjant i pielęgniarka. W nocy, proszę Państwa. No, takie sytuacje się zdarzają. Pacjenci, jeszcze raz powtarzam, to są ludzie w wieku bardzo zaawansowanym. Młodzi mieszkają gdzie indziej, ci ludzie zostali sami. Młodzi zapominają, pogoni za zdobyciem środków, zapominają o tym pacjencie, który bardzo, bardzo potrzebuje. Liczę na to, chciałem podziękować urologom, a w szczególności profesorowi biologii Łoście za bardzo intensywną współpracę z naszym stowarzyszeniem. Zawsze jest do naszej dyspozycji, jeśli tylko mamy taką potrzebę. Podejmuje z nami współpracę. Spotykamy się na bardzo licznych konferencjach prasowych, gdzie ta tematyka ma priorytetowe znaczenie. Tam wspólnie drążymy te tematy. Jesteśmy jakby zgodni z tym, co należałoby robić i co chcemy robić. Także życzę urologom dużo, dużo pomyślności, oczywiście holistyki w stosunku do pacjenta, szczególnie ci pacjenci po 80 roku życia, gdzie często mówią, panu proszę pana, bo mi lekarz powiedział, że w moim wieku z tej choroby, z nowotworu już nie umrę, tylko normalny, prawda, naturalną śmiercią, bo ten nowotwór nie zdąży mnie dokonać. Ja myślę, że z psychicznego, psychologicznego punktu widzenia nie należało w ten sposób. Każdy pacjent potrzebuje wsparcia. Nawet ten, który już nawet wie, że bliski koniec potrzebuje jednak wsparcia. I należałoby moim zdaniem w ten sposób do pacjenta. Tak my podchodzimy. Dziękuję bardzo. Trudno podsumowywać tak długą i owocną sesję. Chciałbym je podsumować jeszcze, że nie mogą uczestniczyć. Będziemy chcieli współpracować, współpracujemy z różnymi organizacjami pacjenckimi, z chorobami rzadkimi, z Państwem. Niedawno tutaj było szkolenie Fundacji Matio, Fundacji Osób Dotkniętych Mukowiscydozą. Temat współpracy z pacjentami na bliski. Myślę, że tutaj dziękuję panu zespołowi, panu profesora Kłosty, panu profesorowi Gąsowskiemu, panu pani holistyczna. To nie może być jeden lekarz, to najczęściej z kilku lekarzy, którzy zajmują się pacjentami. Bardzo istotna jest ta współpraca i koordynacja opieki. Bardzo dziękuję za te mądre słowa, które panu w ostatnim wystąpieniu powiedział, bo myślę, że one podstawa, żebyśmy wszyscy stworzyli jednak jedną grupę. Myślę tutaj zarówno o pacjentach, lekarzach, pielęgniarkach, wszyscy mamy jeden cel tak naprawdę i to ten cel powinien nas jednoczyć. Dziękując jeszcze raz za zorganizowanie tego sympozjum, poproszę pana profesora Tomasika o zamknięcie już obrad. I dziękuję również Państwu, że Państwo zechcieli tutaj dzisiaj do nas przyjść. Mam prośbę, że za rok pan profesor Kłosta również w imieniu obiecuję, że za rok kolejne spotkanie zorganizujemy. A teraz oddaję głos już głównemu organizatorowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim pacjentom, którzy byli tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję również wykładowcom, organizatorom tego spotkania. Szczególnie gorące podziękowania kieruję w stronę nieobecnego pana profesora Piotra Kłosty, którego inne obowiązki nie pozwoliły, aby tutaj dzisiaj w czasie tej ostatniej sesji był z nami. Znaczenie relacji personelu medycznego, lekarzy z pacjentami. Uważam, że stowarzyszenia, zarówno lekarzy, jak i stowarzyszenia pacjentów powinny ze sobą współpracować. Rozmów jest potrzebnych wiele. Nasz wpływ na kolegów, naszych członków stowarzyszeń też istnieje i opieka skoncentrowana na pacjencie to jest ten element
nowoczesnej opieki zdrowotnej, które oprócz technologii, oprócz nowoczesnych leków, robotów, może przynieść bardzo pozytywne skutki. I tak jak słyszę, pacjenci oczekują oprócz nowych technologii również rozwijania relacji z lekarzami, dobrego komunikowania się z lekarzami i tego elementu czasu, który lekarz poświęci na rozmowę z pacjentem.